Hej, yo, cześć, witajcie, ja jestem Maxior, to jest nowa seria pod tytułem Rage. Tak, jest to taka gierka bardziej FPS, TPS, że no chodzimy, napieprzamy. Grafika jest bardzo ładna, gierka jest z 2011 roku. I mam nadzieję, że wam się będzie podobać ta seria i bez pieprzenia zaczniemy sobie nową kampanię. Dobra, jestem z powrotem. Widzieliście, jakie szybkie cięcie? Tylko sobie sprawdzałem, czy wszystko jest ok z dźwiękiem, więc tak. Wejdźmy sobie jeszcze na to, tak na chwilkę, na luzie. Grafikę widzicie, gram w okienku, żeby było od razu HD, bo potem mi się nie chce w programach bawić. I dla was to i tak będzie ładniejsza grafika, jak gram w oknie. Dobra, dźwięk. Muzykę ściszymy. Głosy dam do fulla. Efekt trochę też ściszymy. Napisy macie włączone, więc jak niż słyszycie, to wiecie. Tam sobie odpalicie. Chociaż czekajcie, nie, muza ponoć jest dobra w tej grze, to sobie podgłaszczę. I tak właśnie, od razu wam mówię, że to będzie let's play na ślepo. Tak, prawie że na ślepo. Kiedyś oglądałem z tej gry let's play Gimpera, ale to było, Boże, dawno, dawno temu. I gówno co pamiętam, co się dzieje w tej grze i o co chodzi. Więc dobra, głośność ogólna, tyle. Ale muzyka ponoć jest dobra, bardzo dobra. Nie wiem, dobra, zobaczymy jak to będzie zaraz. Dobra, więc zaczniemy sobie nową kampanię. Tak, grałem sobie chwilę, nie wiem, jakieś 2 minuty, żeby zobaczyć tam jak ustawienia, jak z klatkami stoję, więc bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Więc zaczynam sobie nową grę. Akceptuj, tak. Ojeju, nie wiem. Nie, to odpada. Koszmarny, oh my god. Wysoki, wysoki. Nie, dziękuję. Ja wezmę średni, taki wiecie. Nie za prosty, nie za trudny. Oglądamy. Czas pozostały do uderzenia Apocalypse 100. Przyjąłem stację Atlas. Tu 1134. Sprawdźcie systemy. Przyjąłem. Systemy kryogeniczne uruchomione. Ingres przygotowany. Wszystko działa na 97%. Dobra, już po trailerze. Spadliśmy tym kamieniem, czy coś tam takiego, nie wiem, za bardzo nie słuchałem. Ale się zaraz okaże. Wykryto zewnętrzne zakłócenia. Komory kryogeniczne zagrożone. Komora Omega 5 włączona. Awaryjna aktywacja nanotrytowa rozpoczęta. 3, 2, 1. Sekwencer nanotrytowy włączony. Zwolnić blokady komór kryogenicznych. Temperatura wnętrza arki w normie. Wewnętrzne systemy danych przeładowywane. Patrz w dół. O cholera, już się boję. No tak, no a jaką? Oczywiście, że tak. Dobra, o, auto zapisywanie, ojej. Gotowe systemy biousprawnień, gotowe. A to jeszcze mogę ruszać. Aktywne. Co się stało? Obecna pozycja nieznana. Zdalna boja lokacyjna nie działa. Pełne testy diagnostyczne uruchomione. Zewnętrzne blokady ciśnieniowe zwolnione. Wyjście bezpieczeństwa gotowe. Zamek drzwi zewnętrznych otwarty.
Odtwarzanie nagrania. Mówi prezydent Davis. Wy, ochotnicy, którzy zgłosiliście się do Arki, jesteście ostatnią nadzieją ludzkości. Nasze przetrwanie spoczywa w waszych rękach. Nikt nie wie, co napotkacie po przebudzeniu. Ale pamiętajcie, że wy oraz zawartość tych ark uformują ostatnią barierę przed wyginięciem ludzkości. Nasze modły będą z wami. Niech Bóg was prowadzi. Koniec nagrania. Aha, dobra, już chyba cisza, tak? Czy coś jeszcze będzie gadać ten automat? Dobra, więc padliśmy w tym jakimś tutaj opakowaniu na ziemię. I przed chwilą mówili, że nie wiadomo, co nas spotka tu, za tymi drzwiami. Jak widzicie, tekstury, tak jak się obracam, to one się tak dziwnie wczytują. Szukałem przed chwilą na internecie chyba z 2 godziny tego, jak to naprawić. Pobierałem jakieś tam konfigi czy coś, wklejałem, zmieniałem coś tam. I tu jest dla was na początku już wielka prośba, jak to naprawić. Wiem, że Gimper, T-Volt już to też naprawili, bo mówili w tych swoich seriach nawet, że to naprawili. Ale ja nie mam pojęcia jak. Nie wiem, kurde, jak. Więc jak wiecie, to naprawdę piszcie, będę tak cholernie wdzięczny, że ja mówię. Jak wiecie, to piszcie. Dobra, więc wylądowaliśmy i nie wiadomo, co nas czeka za tymi drzwiami. Nie wiem, iść. Bo ja tylko tutaj byłem jak coś, nie? Dalej nie grałem, dobra. Wow. Światłość. Holy shit. Czekajcie, teraz się wczytają tekstury chyba. No widzicie, tak trochę przeskakują. Ale to musicie przeżyć w tym odcinku. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. I że będzie w miarę okej. Okay. O kurwa! What the fuck? Co kurwa? Nie, sorry. Nie, Jezu, jak się zestrałem, tak jestem zapatrzony w ten ekran. 100% skupienia. A tu nagle coś mi tak... Ej ty! Rusz się tu! A ktoś ty? Któż ty? Idź do niego? Chyba tak. Tu nie jest bezpiecznie, wskakuj. Czemu? Dobra. Chyba mam wiem, tam iść. Wiem, że pewnie chciałbyś zadać kilka pytań, ale musimy stąd spadać. No. Na tych wzgórzach aż roi się od bandytów. Spadamy. Aha. Jestem Dan Hagar, a ty jesteś zajebistym szczęściarzem. Wiesz, że ocaleli z Arki warci są dużo kasy dla każdego, kto ich odstawi władzy? Czekaj. Ty nawet jeszcze nie wiesz o władzy. Cóż, przypuszczam, że o niczym jeszcze nie wiesz. Witaj w przyszłości. Ale ładnie jeba. Jaka władza? What the fuck? Co to leci, kurde? What the hell? Aha, no tak, no witamy w przeszłości. A tu co? Uwaga, bandyci. Nawet palcem pokazał. Wow, już mi się ta gierka podoba. Yeah. Kiwaczek. Fatalnie, że tak, nawet kiwnął do mnie. Widzicie, kiwnął do mnie. Aha, dobra, to ja się nie ruszam. Co to za świństwo? Aż dotknąłem mikrofonu językiem, kurde. To ich terytorium. Pewnie szukają swoich kumpli. Cholera, teraz obaj mamy przeklapane. Oj tam. Daj mi broń, to ich rozgromię. Jezu, tam kogoś zaaresztowali. Zaraz tam przyjadę ich. Ale fajny kiwaczek, musimy widzicie? Musimy dostać się do mnie. Będą wściekli, jak zobaczą, co zrobiłem. Ciebie też zaczną szukać. Mam plan, który pomoże nam się z tego wyplątać. Uuu, z czego? Co tam jedzie? Czekajcie, muszę sobie zmienić w ustawieniach. Czekajcie, sekundowe cięcie. Dobra, jestem, wiecie co? Zmieniłem sobie z okienka już na full, już mówi się trudno. Czekajcie, się poprawię na krześle. Dobra, nic tutaj nie zatrzymywałem, żeby was nic nie ominęło. No i sobie zmieniłem na full, bo mi tam co chwilę minimalizowała się gra. Wy tego nie widzieliście, ale mnie to wkurzało podczas jak on tu ten dialog mówił. Dobra, więc no, słuchamy go dalej. Gdzieś przyjechaliśmy. Oto jesteśmy, nie ma jak w domu.
Jesteśmy w domu, a kiwaczek z nami. Yeah. Co tu? Ruderka jakaś? Dobra. Jeżeli kogoś to interesuje, to mam cały czas 60 klatek. Fuck yeah. Musimy pogadać. Wysiadaj z bagi. Bagi? O, to jest bagi. Fajnie. O, ale co derskie wysiadanie. Już mam panowanie. To ty idź, a ja ci pod... Kurde, zamknęli nas. Co to? Słuchaj się. Który ma teraz mój? Ja chcę ten pod ścianą bardziej. What the fuck? Którym tu się kłóca? Widzi mnie? Chyba nie. Naprawdę wiele ryzykowałem, ratując cię. Nie tylko swoim życiem, ale życiem wszystkich tutaj. Przetrwałem tak długo, bo trzymałem się z dala od kłopotów. Teraz wszystko może się zmienić. Oto czego od ciebie chcę. Udaj się do kryjówki bandytów i pozbądź się ich. Od to i cała robota. Nikt poza tobą nie może ujść z życiem. Weź moje ITV z garażu oraz pistolet i zapasy z lady. Powodzenia. Możesz liczyć na coś więcej niż dziękuję. Wracaj żywy, a znajdę zbroję, która zakryje twój kombinezon z arki. Dobra? Spoko. Ci bandyci nie powinni być zbyt trudni do likwidacji, nie dla ciebie. Wiem, że jest coś szczególnego w was, ludziach z Arki. Holy shit. Wow. Wow. Tu mam jakiś ekwipunek, ale nie wiem czemu, ale tak mi szybko zapierdzielę myszka. I czekajcie sobie, może zmienię. Klawiatura, mysz. Czułość myszki sobie zmienia, bo tak mi zapierdyla jak kupia. Nie wiem, czy to się to zapisało. Chyba tak, dobra, teraz jest lepiej. Tak, co ja tu mam? Mam to, co podniosą jakieś te karty, czy co to jest? Karty kolekcjonerskie. I co to jest? Co to było? Wyeliminuj bandytów. Okej. Okay. Ale mam giver, widzicie to? Oh, fuck yeah. Oh yeah. Nie mogę w niego wycelować. No dobra, widzicie jak te tekstury się wczytują, tak, no nieładnie to wygląda. Czytałem, że mają problemy i... A. No nie, czym ja mam jeździć? Wow! Dobra, tylko czekajcie, tu jest, wiem, że jest... Nie mogę teraz, jak jest misja, to chyba nie mogę, wiecie. Kto to jest? Pan... Nie wiem jaki, ale dobra. Mam minimapę i na minimapie mam jakieś kropeczki. Tam chyba mu... Ała! Muszę jechać. Shift, aby... Wow! Takie coś ma dopalać. Dobra, już mi się gra podoba. Tylko gdzie mam jechać? A tu byli ci bandyci. O ile się nie mylę. Wow! Win, win, win. Ciekawe jaki świat jest ten duży. Się okaże. Ale dostałem jakąś fajną giwerę, widzieliście? Jakieś takie wielkie. I właśnie, po... Kogo to? Jak jest, jak ja szybko wyhamowałem. Lol. Aha. Co to jest? Zawsze szukam kierosu chętnych. Jakieś przesyłki, tak? Kurde, nie wczytuj się. No, akceptuj. Aha, że mam coś jeszcze tu gdzieś iść, tak? Ej, ej! Holy shit! Dobra, wyszedłem. Aha, to tu mam iść. Spoko. Jaki most. Naprawdę, piszcie jak te tekstury naprawić, bo mnie to denerwuje. Dobra, Alright. Holy shit. Co?
Możesz ubić ciała. Wow, fajnie. Nie zgadnę klawiszem E. Puszki z jedzeniem. Co on robił z nimi? Gdzie on sobie te puszki wkładał? Tu jest jakaś skrzynka. Wow! Ej, znalazłem coś. Czyli już wiem, że warto się rozglądać. Jest tu gdzieś napisane, gdzie mam iść. C. C. Spacja. Na razie nic nie pamiętam. Z tego let's playa Gimpera co oglądam. Nie, nie, nie. E, nie C. Uważajcie na intruzów. Co tam jest? Na dole! Dorwij go! Kurwa, coś idzie. Zostawcie to mnie! $2, aleś ty bogaty. Radio? Po co mi radio? O, fajna giwera. Patrzę jak shotgun prawie. Gruby śród. Gryzarka do zamków, okej. Okay. Jak to zrobić? Nie, nie, escape, cholera. O, i właśnie, można zapisywać w dowolnym momencie grę. Fuck yeah! Ja się takie gry lubię. Zapiszę sobie, żeby nas nic przykrego nie spotkało, bo ja nie pamiętam nic. I mam ciekawe, jak mi wyjdzie ten let's play na ślepo. Na tab coś tu było, pamiętam, tak. Tu mam bandaże, okej. Okay. Tu mam puszki z jedzeniem. Nie wiem, po co mi to. Książki, butelki po piwie. Butelki po piwie, Boże, co oni tu robili? Małe przedmioty i jak to coś mam zrobić? Tu mam jakieś jeszcze. Tu mam chyba ekwipunek. To już mam dwa broń. Ten jakiś mini pistolet i jakieś coś takiego, tak? Aha, dobra. Tu mam cele i... zebrana gotówka. Nie, to tab się wychodzi w łoże, przepraszam. Ło, to już na jakieś potężniejsze wygląda. Kółeczkiem sobie zmieniam. Ło, na pięści pójdę z nim. Ja chcę tego małego na razie, bo tam mam mało naboi, sobie będę zbierać, wiecie o co chodzi. No i na razie się fajnie zapowiada. Tylko nie mam gryzarki do zamków, fuck. Czekajcie, może gdzieś tu będą jakieś te części. Co, jak myślicie? Nie wiem, dobra, na razie idziemy. Tu jeszcze jeden gościu był chyba. Coś tu widzę. Co to jest? Małe przedmioty. Rozglądajmy się, nie mogę się śpieszyć. Szmaty! Co tam jest? Myślałem, że ktoś tam stoi. Nie ma. Czekajcie. Gdzie te gryzarki można zrobić? Tu są naboje, tralalala. Zbrojownia, konstruowanie, brak danych. Kurde, nie tym wychodzę. Wybaczcie mi. Dobra. Co tu jest? Dobra, idziemy. Coś może jeszcze będzie? Już wiem, że w tej grze warto się rozglądać. Cholera, mi te tekstury wkurzają, naprawdę piszcie, please, 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 please. Widzę go! Co to kurwa jest? Jaka gleba, lol. Dwa dolce. To są chyba te, co były przy wyborze trudności gry. Jest coś tu może? Nie ma, idziemy dalej. Ciekawe co tu. O, butelka po piwie. Mam nic. Co kurwa się dzieje? Przeparkuję.
Kurde, trochę straszne te gry. Co to za upiory w ogóle? What the fuck? Kurwa. What the fuck? Co? Widzieliście, co to zrobiło? To skacze po sufitach. What the fuck? Tu się wrócę, to ja tu nie chcę, bo to wtedy tamten pajac tutaj skakał. Czyli muszę iść tu. What the fuck? Jezu, nawet nie widziałem, że tu coś takiego stoi. Czekajcie, muszę się podrapać. Dobra. Nie, dobra. Gdzie co tu robię? Cięcie i zapraszam was na kolejny odcinek, który się pojawi niedługo. I proszę wpiszcie, co tam jest cholera w tych... Jak te tekstury naprawić. Dzięki z góry i pa pa. Pisać PW albo komentarze i pa pa.